Cześć, nazywam się Kamil Zieliński, na co dzień uczę wykorzystania psychologii w życiu i biznesie. Dziś o tym, jak bardzo lubimy myśleć na skróty i wykorzystywać heurystyki, czyli inaczej mówiąc, uproszczone reguły wnioskowania. Zacznijmy od tego, że myślenie na skróty i używanie heurystyk wydawania sądów jest nam bardzo potrzebne. Takie myślenie przydaje się nam choćby z uwagi na oszczędzanie naszej energii, no bo gdybyśmy mieli wszystko bardzo dokładnie przetwarzać, bardzo szybko tracilibyśmy siły. Na szczęście z pomocą przychodzą właśnie heurystyki, czyli takie nasze skróty myślowe. Tversky i Kahneman, czyli badacze, którzy przebadali i opisali heurystyki, wyróżniają ich trzy główne rodzaje. Heurystykę dostępności, heurystykę reprezentatywności oraz heurystykę zakotwiczenia. Opiszmy je sobie po kolei. Heurystyka dostępności polega na przypisywaniu znacznie większego prawdopodobieństwa tym zdarzeniom, które z jakiegoś względu łatwiej przywołać nam do świadomości i które są często dużo bardziej nacechowane emocjonalnie. Przykładowo, wiele osób twierdzi, że lot samolotem jest bardziej niebezpieczny niż podróż samochodem. Statystyki wskazują jednak, że samolot jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. Jednak wiąże się też z emocjami. No i przecież, kiedy gdziekolwiek na świecie zdarzy się jakaś katastrofa lotnicza, media zaraz nas o tym informują. To wpływa na nasze postrzeganie samolotu jako niebezpiecznego. O wypadkach samochodowych media informują nas jednak niezwykle rzadko, co oczywiście nie oznacza, że samochody są w pełni bezpieczne albo niebezpieczne. Heurystyka reprezentatywności polega na dokonywaniu klasyfikacji na podstawie częściowego podobieństwa do przypadku reprezentatywnego, czyli takiego, który już znamy. Przykład, widząc na sklepowej półce dwa bardzo podobne do siebie produkty, ale różniące się ceną, większość osób dojdzie do wniosku, że ten droższy produkt jest lepszy. Cena staje się wtedy cechą produktu, na podstawie której jest on przypisany do jakiejś kategorii, na przykład do kategorii ekskluzywny. A przecież cena to nie jest jedyny, no i nie zawsze słuszny wyznacznik jakości. Heurystyka zakotwiczenia polega z kolei na oparciu się, czyli zakotwiczeniu, na jakiejś informacji, a następnie zmodyfikowaniu jej w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie lub wydania sądu. Przykład eksperymentalny. Badacze poprosili osoby badane o oszacowanie, jaki procent krajów afrykańskich należy do ONZ. Jako punkt wyjściowy potraktowano liczbę wskazaną przez koło ruletki. Badani mieli oszacować, czy procent krajów jest większy, czy mniejszy od tego, który wskazała ruletka, oraz podać, ile on według nich wynosi. W grupie A ruletka wskazywała zawsze 10. Mediana z oszacowania osób badanych wyniosła 25. W grupie B koło ruletki wskazywało zawsze 65%, a mediana z oszacowania osób badanych wyniosła tym razem 45%. Jak widać, heurystyki wydawania sądów mogą wyprowadzać nas w pole irracjonalnych działań. Z drugiej strony, naprawdę powinniśmy się cieszyć, że możemy z nich korzystać. Jak zawsze, korzystajmy z nich jednak odpowiedzialnie. Trzymajcie się.